Witajcie serdecznie na kanale Madros. Dziś zajmiemy się obozem kredowym oraz sezonem czwartym i tym, co mogło stać się z Ruzią i jak będą wyglądać jej losy właśnie w obozie kredowym sezon czwarty. Zapraszam do materiału. A mianowicie wiemy, że sezon trzeci kończy się wydarzeniami, które są widziane w Upadłym Królestwie i są tam sceny, które pokazują, jak zdobywany jest genom Indominusa, a także przylatują, można powiedzieć, żołnierze, którzy mają zabezpieczyć teren na Nublar i zabrać wszystkie rzeczy, które są niezbędne do stworzenia hybrydy, którą jest Indoraptor, a także wywiezienia dinozaurów w bezpieczne miejsce, ponieważ jak wiemy, w późniejszym czasie wybucha wulkan na Nublar. No i oczywiście te dinozaury, które zostały na wyspie, giną. I teraz taka teoria dotycząca właśnie Ruzi. Czy ona też zostanie przewieziona, ale nie na kontynent, a właśnie na Isla Sorna i tam właśnie trafią dzieciaki podczas swojego rejsu, kiedy już opuszczają Nublar i wtedy Ben będzie mógł znów widzieć się z Ruzią na Sornie właśnie, bo można zauważyć w Upadłym Królestwie, że są wywożone ankylozaury, jednak nie widać żadnego właśnie z takim umaszczeniem, jakie ma właśnie Ruzia. I jest być może taka możliwość, że część dinozaurów potajemnie została wywieziona na Sornę i w ogóle nie miało to nic wspólnego z Ingen czy też z Masrani Global, a będzie tutaj ciągnięty wątek tego, który będzie pokazany w Dominion, i mianowicie aktywność Biosynu, który też wykorzysta sytuację tego bałaganu na Nublar i po prostu przeniesie część dinozaurów właśnie do swojej bazy na Isla Sorna. A wy co o tym myślicie? Bardzo by mnie to ciekawi. Zostawiajcie komentarze pod filmami, wejdźmy sobie w taką rozmowę na różne tematy. Bardzo lubię, kiedy piszecie komentarze i zadajecie różne pytania, a także wysnujecie swoje teorie. Także zapraszam serdecznie, łapka w górę, subskrybujcie kanał, bo oglądacie, a subskrypcji nie wbijacie, także proszę o to. I do następnego razu, trzymajcie się, cześć!